Na pewno cieszę się bardzo z tego, że zwyciężyliśmy. To, że na takiej hali, wśród takiej publiczności, to jest tym bardziej naprawdę wielkie szczęście w jakimś sensie, ale powiedziałem, że my na swoje szczęście musimy pracować. Musimy pracować i pracujemy cały czas ciężko. Jeżeli będziemy cierpliwi i konsekwentni w tym, co robimy, to prędzej czy później ta nasza gra będzie wyglądała dobrze. Dzisiaj pierwszy set miałem wrażenie, jakby ten set się nie odbył. Tak szybko minął, bez żadnej jakiejś analizy, bez żadnej konsekwencji. Także to, co powiedziałem chłopakom, że bardzo dobrze pracujemy i oni oczywiście, to są takie impulsy, takie wygrane, które im uświadomią to i upewnią, że tak jest. Bo tylko wyniki mogą potwierdzić pracę jakąś trenera i taka jest prawda, więc ja chciałem, żeby byli cierpliwi, konsekwentni, bo z tą ciężką pracą, którą wykonują, naprawdę wykonują bardzo ciężką pracę, te punkty prędzej czy później się znajdą, tak? I to, co powiedziałem też po meczu z Zaksą, a przede wszystkim przed meczem takim jak z Resowią, gdzie wiadomo, że faworyt był tylko jeden, że z takim zespołem nie wolno walczyć o to, żeby nie było wstydu, nie wolno walczyć o to, żeby tylko zdobyć punkt. Z tymi zespołami trzeba walczyć tylko i wyłącznie o zwycięstwo, tylko wtedy możemy zdobyć jakieś punkty. Nie na odwrót, że jeden punkt, czy dwa punkty, tylko zwycięstwo i później jakieś punkty oczywiście się mogą trafić. Cieszę się bardzo, bo mówię, pierwszy set dzisiaj, miałem wrażenie, że w ogóle się nie odbył. Kompletnie ani, i to nawet jakby nie było gry, mimo że ta gra była, ale jakby nie było gry, więc na pewno, znając mój charakter, moje wyładowanie się w jakimś sensie, więc dosyć ostro zareagowałem na to, ale chłopaki to przyjęli na klatę, bo wiedzieli o tym to samo, że ten mecz się dopiero zaczyna, a dopiero nie weszli kompletnie w ten mecz, więc cieszę się bardzo, że konsekwencja pracy i to, o co tak bardzo walczę wśród tych chłopaków, o ten charakter na boisku, dzisiaj było to widoczne i dzięki temu to zwycięstwo jest, bo naprawdę graliśmy bardzo odważnie, a jak się gra odważnie, to szczęście czasami też po naszej stronie. Thank you.
dzisiaj trenerze GKS Katowice to był przede wszystkim kolektyw, ale takie dwa jasne punkty tego spotkania. Adrian Stańczak i MVP meczu, czyli Karol Butryn. Ci zawodnicy dzisiaj sprawili, że to GKS Katowice zwyciężył. Ja myślę, że kolektyw przede wszystkim zwyciężył. Te zmiany były spowodowane naszą obserwacją na treningach i na tym, jak się prezentujemy. I ja wierzę w to i nie chciałbym i też oczywiście rozmawiam z chłopakami o tym, że jak ktoś dzisiaj nie dostał szansy lub pierwszy raz nie grał, to nie jest tak, że ci ludzie są niepotrzebni. Są bardzo potrzebni i cały czas wierzę w każdego chłopaka w tym zespole, bo liga jest długa i każdy mecz ma swoją historię, więc dzisiaj te zmiany dały dużo pozytywnego do gry i myślę, że to pokazuje każdemu, że tylko pracą mogą grać i dla mnie nie ma znaczenia do końca, kto gra. Dla mnie ma znaczenie, kto chce grać i chce grać z drużynie, która jest GKS-em Katowice, która się będzie biła z wszystkimi w Polsce. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Yeah! www.asapolska.pl